Deszcz pieniędzy spadł na gminy Suwalszczyzny, ale nie tylko. Poniedziałkowy poranek przyniósł znakomite wieści dla jednostek samorządowych funkcjonujących w województwie podlaskim. Suwałki wzbogaciły się aż o 30 milionów złotych. Na wtorek zapowiedziano już konferencję prasową dotyczącą sposobu wydatkowania środków, które trafią do miejskiej kasy z programu inwestycji strategicznych realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na tę chwilę udało się nam ustalić, że pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej miasta. Ale nie tylko Suwałki mogą się dziś cieszyć. W podaugustowskim Żarnowie wybudowana zostanie hala sportowa. Na tym jednak nie koniec. Gmina dostała blisko 4 miliony złotych na rozbudowę dróg. W Bakałażewie zapowiada się termomodernizacja budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i posterunku policji. Do Filipowa trafi łącznie blisko 7,5 miliona złotych na poprawę jakości wody oraz rozbudowę infrastruktury wodociągowej, ale też na przebudowę trzech ulic. Giby są beneficjentem 5 700 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę sieci dróg w Kuklach. Około 3 milionów trafi do gminy Jeleniewo na inwestycje drogowe oraz modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 9 300 000 zł zasili kasę Krasnopola. Te środki pomogą uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w gminie. Augustów na rozbudowę infrastruktury sportowej dostał, podobnie jak Suwałki, niemal 30 milionów złotych. W Przerośli, obok dróg, które wreszcie doczekają się remontów, faktem stanie się termomodernizacja szkoły. W Puńsku za ponad 4 miliony będzie mógł powstać budynek o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Wystarczyło też pieniędzy, by wreszcie zająć się przebudową dróg w okolicach Widugierów. Do gminy Raczki trafi sporo pieniędzy na drogi oraz na modernizację stadionu sportowego przy tamtejszej szkole. W Rudce Tartak powstanie między innymi przy ośrodku zdrowia parking oraz poprawi się jakość ulicy Leśnej. W Płocicznie wreszcie powstanie ośrodek czytelnictwa i kultury. Gmina Suwałki dostała na ten cel ponad 8 milionów złotych. W gminie Szypliszki wreszcie będą środki na remont przyszkolnych oczyszczalni ścieków, ale są też pieniądze na przebudowę drogi gminnej ze Słobudki przez Żyrwiny do wsi Zaboryszki. Ponad 12,5 miliona dostały Wiżajny z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej. Gminy w całym województwie podlaskim łącznie otrzymały ponad 1 200 milionów złotych na realizację niemal 190 inwestycji, które mają służyć zmianie cywilizacyjnej. Ja przede wszystkim w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego chciałbym serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, całej komisji, parlamentarzystom, którzy wspierają Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, i też panu wojewodzie, jego służbom za to, że te pieniądze, rekordowe fundusze z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ponownie trafią do naszej instytucji. Ja już zaznaczę, że zarówno w tym Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych też Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego był największym beneficjentem. Teraz to się też powtarza, czyli uciera się to jako taki standard, że działamy dobrze i że mamy dobre pomysły, jeśli chodzi o rozwój naszego województwa. Podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki padły również zapowiedzi kolejnych edycji tego programu. Samorządy korzystały obficie i chętnie z programów rządowych, które były dotychczas realizowane. To powodowało przyspieszony rozwój różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, podnosiło jakość życia mieszkańców poszczególnych powiatów, gmin, województw. A teraz do tego dochodzi nowy, wielki, niespotykany dotąd program na dekadę, program rozwoju Polski. Pierwsza edycja właśnie tego naboru do dofinansowania inwestycji strategicznych została rozstrzygnięta. Cieszymy się z tego, że kwota jest rzeczywiście duża, duża w skali kraju, duża dla województwa podlaskiego. To rzeczywiście będzie skok cywilizacyjny, jeżeli te środki będą dobrze wykorzystane. Cieszę się razem ze wszystkimi tutaj obecnymi,
z samorządami także, które będą z tego korzystać, może głównie z nimi, ale zwłaszcza z mieszkańcami poszczególnych miast, powiatów i gmin, że ten program rusza. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj nie ma jakiegoś podziału, który wcześniej był sugerowany, że może ktoś się będzie kierował kryteriami innymi niż merytoryczne. Nie jest tak. Wszystkie jednostki samorządu otrzymują wsparcie w zależności od wniosków, jakie złożyły. Trzy największe miasta, były wojewódzkie, dwa Łomża, Suwałki, obecne miasto województwo największe w regionie Białystok otrzymują znaczące dofinansowanie. Jest kilka miast, które otrzymują także duże dofinansowanie w ramach tego programu. Powiaty, a gminy w tych powiatach także. Naprawdę wielka sprawa, wielka szansa na rozwój. Liczymy na to, że ten pierwszy etap przyniesie dobre efekty, a kolejne edycje będą to jeszcze podnosić w górę i wzmacniać, bo kolejny nabór już jest niebawem.